Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Komuniści amerykańscy zmieniają Amerykę. Święto Kolumba przestaje istnieć. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Columbus Day, no to już od lat jest to święto. No i teraz przestaje być świętem. Znaczy, święto oficjalnie jest, ale jednak ludzie nie celebrują, szczególnie Włosi. Ciężko znaleźć teraz jakieś festiwale, ciężko znaleźć jakieś parady. Wszystko to jest zlikwidowane, skasowane, zmniejszone, dużo mniej posągów rzeźb Kolumbusa. Kolumba zostaje na wolnym powietrzu w Ameryce. No po tym, jak cały ten motłoch, cała ta hałastra, cała ta szajka protestująca po tym, jak bandzior George Floyd zszedł, po tym, jak był przyciskany przez policję i był proszony, żeby się poddał. No to wszystko doprowadziło do tego, że hałastra i szajka i hołota, motłoch zaczęli rozwalać najróżniejsze pomniki. No szczególnie upodobali sobie południe, czyli tą konfederację, no ale lewactwo atakuje Kolumba już od dziesiątków lat. Tłumaczą, że on sprowadził niewolnictwo, że on sprowadził wyniszczenie Indian, że on sprowadził wszystko, co najgorsze do Ameryki. No bo lewica od 70 lat, no to ta krytyczna teoria raz, propagowana przez lewactwo, no to mówi, że biali ludzie, no to są bandziory, a czarni, brązowi, czerwoni i wszyscy inni są po prostu ofiarami czarnych, ofiarami białych. No i ta cała krytyczna teoria raz doprowadziła do tego, że biali, często młodzież uwierzyła w to, że jest winna wszystkiego. Dlatego zniszczyli pomnik Kościuszki, niszczą Kolumba. Kolumb to on w zasadzie nawet nie jechał do Ameryki. Nikt w tym czasie nie wiedział, że kontynent amerykański istnieje. Jak dotarł na Bahamy, no to nazwał je zachodnimi Indiami. No bo myślał, że jeżeli dopłynął od tej strony, kula ziemska miała być 3 razy mniejsza, kontynentu amerykańskiego nie było, także myślał, że dopłynął do Indii, no, dlatego ich nazwał Indianami. Później zmienili z Indii Wschodnich, powiedzieli, że to były Indie Zachodnie, no bo od drugiej strony. No ale taka była historia, no, a teraz lewactwo, komuniści dają mu najgorsze cechy, jakie tylko może być. Włosi się denerwują. W Chicago parada, doroczna parada była skasowana. Cały taki potężny lunch, gdzie tam mieli Włosi, komitety włoskich Amerykanów zawsze robił, no to przycięli bardzo. Ograniczyli to wszystko do takiego malutkiego, tylko na odległość spotkania, bez lunchu, bez jedzenia, bez niczego. No i mieli spotkanie w tym miejscu, gdzie do tej pory, do niedawna stał pomnik Kolumba, dlatego, że miasto usunęło posąg tego podróżnika z brązu, spory, no bo w lipcu, no bo powiedzieli, że martwili się o bezpieczeństwo właśnie motłochu, hałasny, szajki, tej hołoty całej dzikiej, no i policji. No i usunęli, wsadzili do magazynów, no i nie ma. Włosi mówią, no będziemy świętować, celebrować na takim poziomie, na jakim możemy, no ale to nie będzie tak, że nie będziemy celebrować Columbus Day, Dnia Kolumba, no ale to wszystko po prostu się zmniejsza z pokolenia na pokolenie, po prostu jest to wyłuskiwane powoli, ta historia, ta dumna historia Włochów. Tak jak wspominałem, te protesty
po tej sytuacji z George'em Floydem, no spowodowały ten dziki atak na historię. No ale to jest plan komunistów. Plan komunistów jest to, żeby po prostu zniszczyć przeszłość Ameryki, żeby po prostu znienawidzić Amerykę przez tych młodych. No i oni teraz nienawidzą. Oni to robią. 500 ponad 500 lat temu, w 1492 właśnie wylądował na, tak jak wspomniałem, na Bahamas. W podziękowaniu no to tam oto tej królowej hiszpańskiej został gubernatorem na Hiszpanioli, dlatego Hiszpaniola, no bo Hiszpania. No długo tam nie był, no bo też jakieś sytuacje były. Hiszpaniola, no to na dzień dzisiejszy to jest Haiti. Haiti z jednej strony jest, z drugiej strony jest Republika Dominikany, także to jest ta sama wyspa, Hiszpaniola. Murzyńska byłych niewolników jest strasznie biedna, strasznie nędzna, no a ta hiszpańskojęzyczna Dominikana, no jakoś sobie radzi, tam jakiś poziom życia to jest mniej więcej 3-4 razy inny pomiędzy tymi byłymi niewolnikami i byłymi tymi nawet lokalnymi ludźmi. Amerykanie włoskiego pochodzenia no są dumni, że to jest po prostu ich Polak. Indianie, tubylcy tu w zasadzie no protestują i mówią, że właśnie on zaczął ten wymianę, no połączenie niewolnictwa z Kolumbem jest kompletnie kretyńskie. Tłumaczenie, że to jest biała nadrzędność, biała nadludzkość, czy zagłada lokalnych tubylców, że tolerancja religijna, nietolerancja religijna, no i wszystkie złe rzeczy, które przyporządkowywują, no to przyporządkowywują. Ci lokalni mówią, że oni, ich przodkowie po prostu mieli za dużo bólu i dlatego trzeba zlikwidować Dzień Kolumba. No, Dzień Kolumba no to był ustanowiony przez prezydenta Franklina Roosevelta jako narodowe, federalne święto w 1934 roku. No i na dzień dzisiejszy 21 stanów, no to urzędnicy państwowi, urzędnicy miejscy, no wszyscy, cała ta budżetówka, no to ma dzień wolny, płatny dzień wolny od pracy. W wielu prywatnych firmach w tych stanach, gdzie są święcony jest ten dzień przez urzędy państwowe, no to również firmy prywatne dają dzień wolny, no bo jest ludzie w pracy, to mają 2, 3, 4, 5 tygodni wakacji, no i do tego mają 12 dni świąt. No, z reguły takie świętem stałym, no to jest Boże Narodzenie 25 grudnia, jest właśnie Columbus Day, jest Labor Day, kiedy jest we wrześniu. No jest jeszcze różne są święta, Martin Luther King, no ale to w wielu miejscach właśnie budżetówka ma wolne, w prywatnych firmach nie. No ale w tym wypadku Columbus Day, większość firm robi to w ramach tych 12 dni. Sylwester, jak wspominałem, i jakieś inne dni. Także dla budżetówki, no to długo będzie, co pomimo wszystko, że nauczyciele są socjalistami, no to oni chcą mieć dzień wolny od pracy. No taka to jest hipokryzja, tak? Będą zwalczali Kolumba, Dzień Kolumba, ale żeby im zabrać dzień wolny od pracy, no to na to się nie zgodzą. Coraz więcej miast i stanów zmienia dzień Kolumba na dzień tubylców, czyli to jest Indigenous People Day, czyli dzień ludności tubylczej. W Nowym Meksyku w 2019 roku to zmienili, w Maine to zmienili, w Vermont zmienili.
no niedługo Virginia zrobi to samo. W zeszłym tygodniu w Baltimore ustanowili właśnie, że to będzie dzień, również będzie dzień ludności tubylczej. W lato, no to tam hałastra i ten motłoch rozwalił, ściągnął po prostu ten postument, tą rzeźbę Kolumba 4 lipca, no bo to 4 lipca, no to jest Dzień Niepodległości Ameryki, kiedy kolonie angielskie wyrwały się spod władzy, powiedzmy, Londynu, no to 4 lipca właśnie te grupy tych wiadomo kogo po prostu zniszczyły między innymi statuę Kolumba. Była ona ustawiona na wybrzeżu przy oceanie, przy zatoce, no i wrzucili ją do portu. Większość tych rzeźb, posągów i statuły była w Ameryce zrobiona po 1811 roku, kiedy była takie mop zaatakował w Nowym Orleanie, zginął szef policji był, zginął, no i jeden z tych podejrzanych, no to był właśnie Włoch z Sycylii, tam złapali, łapanka była, wsadzili do więzienia, no ale była rozprawa za morderstwo. Ława przysięgłych ich uniewinniła, no ale prezydent, major miasta zorganizował taką tłuszczę. No i oni właśnie włamali się do więzienia, wyciągnęli ich i tam taki lincz zrobili, powiesili ich. Tych 9 oskarżonych, no i 2 innych Sycylijczyków, którzy nie mieli z tym nic wspólnego. Dlatego zaczęli stawiać te postumenty. W 1925 roku Ku Klux Klan nie chciał się zgadzać, żeby była rzeźba Kolumba w Richmond, w Virginii. Także w 1927 roku postawiono, no ale protestująca hałastra w czerwcu 2020 roku właśnie w ramach tych protestów na George Floyda, no to też zniszczyli, no i wrzucili do jeziora po prostu, no i urzędnicy powiedzieli, że włożą to gdzieś tam do magazynów. W Nowym Jorku ciekawe jest, że właśnie gubernator Andrew Cuomo i major Bill de Blasio, obydwaj Włosi, no bo to jest właśnie ciekawe, że Włosi trafili do urzędów, do budżetówki, Irlandczycy trafili do urzędów, do budżetówki, a my Polacy niestety tylko pracujemy, to jest smutne, no ale Kościuszko też jest likwidowany, także jeżeli jesteś obywatelem amerykańskim i możesz głosować w Ameryce, nie głosuj na lewactwo, no bo właśnie Kościuszko nadchodzi następny, tak? Za parę lat to będą te wszystkie grupy popierające tych bandziorów jak George Floyd, no to będą niszczyły i Polaków. Teraz niszczą Włochów, teraz niszczą, no wszystko co mogą, to zniszczą. W 1989 roku było takie niepisane prawo, nie było takie pisane prawo południa, w którym biały człowiek nie mógł być zlinczowany. No poza wyjątkiem katolików, czyli no katolicy, no to z reguły byli Włosi, z reguły byli Polacy, z reguły byli Irlandczycy. No i tam na południu właśnie tych białych linczowali. Tak jak się właśnie stało w tym w Nowym Orleanie. Jest to
większość tych profesorków i akademików i studentów, no to oni od dziesiątków lat już rozmawiają na temat, jaka jest rola Kolumba. No ale to wszystko jest przekłamane, to wszystko jest wykrzywione, to wszystko jest ustawione pod konto właśnie komunizmu, pod konto tego zamieszania, pod konto tej walki klas, pod konto tego, żeby był terror, żeby był nieustanne walki, żeby ciągle społeczeństwo zwalczało się nawzajem. No i to jest to, co dzisiaj się dzieje, to Dzień Kolumba. Miliony ludzi uczciwie pracowało, no i mają swojego bohatera jakiegoś narodowego. No a komuniści chcą to zniszczyć. Komuniści chcą po prostu to rozmyć. Także nie dajmy się zwariować. Głosujmy na konserwatystów, głosujmy na republikanów. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja ma jednak coś do powiedzenia. No, może być gorzej, tak? 3 listopada no już jest za rogiem. 12-13 października to już jest 20 dni, powiedzmy. 20 dni, za 20 dni przyszłość Ameryki stoi w twoim ręku. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie pozdrawiam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Pamiętaj, głosuj, Bóg, honor, ojczyzna. Rodzina, uczciwość i tradycja.